Słodziaki w dawnej cukrowni Pruszcz, czyli cukroteka na cztery łapy. To kolejne fantastyczne wydarzenie na unikatowym terenie w centrum Pruszcza Gdańskiego. Naprawdę warto tu bywać. Tym razem wydarzenie dedykowane było dla czworonogów i ich właścicieli. Każdy znalazł coś dla siebie. Dzisiaj akurat mamy festiwal dla czworonogów, dla naszych psiaków, także oczywiście to nie tylko psy, to chodzi generalnie o wszystkie czworonogi, które mamy w swoim gospodarstwie domowym. Dzisiaj fajne mamy stoiska, bo mamy salony weterynaryjne, salony z akcesoriami dla psów, kosmetyki, jakieś tam do pielęgnacji też dla zwierząt. A co o takiej imprezie sądzą przybyli właściciele i przyjaciele? Wszelkie inicjatywy organizowane na cukrotece przyciągają ludzi, aktywują bardziej to miasto, szczególnie tutaj jeszcze dla psiaków. Pies mnie namówił, bo obiecałam jej jakiś czas temu i w ogóle nie chciało mi się dzisiaj przyjść, ale Lusu mówi, chodź, idziemy, no i mówię, no dobra, no i przyszłyśmy, zobaczyłyśmy, co jest, są fajne rzeczy do sprzedaży. Przysmaki, zaraz tam jakieś sobie wybierzemy. Ja uwielbiam takie targi, właśnie wspomniałam, że na Morenę zawsze jeździmy. Jak się dowiedziałam, że jest w Puszczu, bo tu mieszkamy, no to tym bardziej trzeba było przyjechać. Można spotkać i miłośników, i można się czegoś nauczyć, bo będą dzisiaj jakieś spotkania behawioralne, plus można się zaopatrzyć w fajne gadżety. Fajne wydarzenie jest, bo w Puszczu czegoś takiego jeszcze nie było właśnie dla psów. Łączymy się i możemy porozmawiać o swoich psiakach, które traktujemy jak dzieci. Miałam nic nie kupować, a się okazało, że i już nie mam oszczędności. To jest fajna okazja, żeby spotkali się tutaj regionalni wystawcy, którzy tworzą piękne rękodzieło i często bardzo wysokiej jakości produkty. Poza zabawą i nauką można było także upewnić się, czy nasz zwierzak jest zdrowy. Sprawdzamy węzły chłonne, spojóweczki, błony śluzowe, jak wyglądają zęby. Osłuchujemy zwierzaka, zarówno serce, jak i pola płucne. Patrzymy na powłoki brzuszne. Warto wspomnieć, że cukroteka to miejsce imprez o różnej tematyce. Od muzycznych, kulturalnych, po sportowe. Festiwal dmuchańców dla dzieci. Ostatnio mieliśmy zloty motoryzacyjne, samochodowe, motocyklowe. Dzisiaj właśnie, tak jak mówię, dla zwierząt, zawody w siatkówkę, koszykówkę. Zdecydowanie, cukroteka to miejsce, którego brakowało na mapie Pruszcza Gdańskiego. W cukrotece każdy znajdzie coś dla siebie, bez względu na wiek oraz zainteresowania. Wszystko, czego dusza zapragnie. Z niecierpliwością wypatrujemy kolejnych wydarzeń. Polecamy również zobaczyć. Anna Guyen koncertowała w Ogrodniku oraz Postaw nam kawę, a jeśli podoba Ci się nasza praca, kliknij filiżankę kawy na naszej stronie. Dziękujemy za wsparcie. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.